Hej, siemano wam wszystkim z tej strony, Alek, i zapraszam was do drugiego odcinka z Assassin's Creed. Już kontynuujemy, nie ma co tutaj dłużej przedłużać. Ale FPS-y, załapcie się trochę, bo może troszkę zmniejszę tutaj. Post efekty. Tutaj trochę zmniejszymy to. To jest dobrze wszystko, tak jest. O, od razu FPS-y wzrosły. I tak ma być. Dobra, biegniemy do tego naszego mistrza, tylko którędy? Poczekaj, bo tu mamy gdzieś jakieś wejście. I tu. O, nie chce mi się ścieżek. Po co to komu? Dziwne, nigdy czegoś takiego nie widziałem. Biegniemy. Biegnąc tak szybko na kogoś. No na pewno. Co mnie zmusiło? Coś na pewno, ale... Kurde, którego tego mistrza się idzie? Tutaj, aha, ta ścieżka. Dokąd tak pędzi? Na pewno nie ta ścieżka, tam jest on. Aha, to muszę tam jakoś przejść, dobra. Ten człowiek chyba się śpieszy. No co ty nie powiesz? No... Udało się znaleźć ścieżkę. Oczywiście musi teraz nam... Czekajcie chwilę. Dobra. Biegniemy dalej. Do tego naszego mistrza. Zobaczymy, co on tam nam ciekawego powie. Musimy mu donieść, że... Zawiedliśmy, że reszta zginęła najprawdopodobniej. A, nareszcie powrócił. Abbas. Gdzie są pozostali? Czy zajeździłeś rumaka w nadziei, że dotrzesz tu pierwszy? Wiem, że nie cierpisz dzielić się chwałą. Twoje milczenie to tylko potwierdza. Czy nie masz nic lepszego do roboty? Mam dla ciebie wieści od mistrza. Czeka na ciebie w bibliotece. Pośpiesz się. Z pewnością nie możesz się wprost doczekać, żeby dotknąć językiem jego buta. Jeszcze słowo i poderżnę ci gardło. Będzie na to mnóstwo czasu później, bracie. No dobra. Ja ci nie jesteśmy zbytnio lubieni, ale tutaj... Co się dzieje? Przed czym on ucieka? Przed niczym, biegnę. Daj! Po zaszczyt. Mistrz już czeka. Wow. Altairze. Mistrzu. Podejdź. Opowiedz mi o swojej misji. Ufam, że odzyskałeś skarb templariuszy. Były kłopoty, mistrzu. Robert de Sable nie był sam. Od kiedy nasza praca wygląda tak, jak się spodziewamy? To nasza zdolność dostosowania do sytuacji czyni nas tymi, kim jesteśmy. Tym razem to nie wystarczyło. Jak to? Zawiodłem cię. Skarb? Przepadł. Robert. Uciekł. Wysyłam ciebie, swojego najlepszego człowieka, na misję ważniejszą niż jakakolwiek inna. A ty przychodzisz do mnie z przeprosinami i wymówkami? Ja... Milcz, ani słowa więcej! Nie tego się spodziewałem. Musimy przygotować kolejną operację. Przysięgam, że go znajdę. Pójdę i... Nie! Nic nie zrobisz. Zrobiłeś już dość. Gdzie są Malik i Kadar? Nie żyją. Nie! Nie całkiem. Malik. Wciąż jednak żyje! A twój brat? Zginął. Przez ciebie!
Robert wyrzucił mnie z komnaty. Nie było odwrotu. Nie mogłem nic zrobić. Bo nie usłuchałeś mojego ostrzeżenia! Mogliśmy tego uniknąć! A mój brat... Mój brat byłby teraz z nami! Twoja arogancja niemal nie kosztowała nas dziś zwycięstwa. Niemal? Mam to, czego twój protegowany nie zdołał zdobyć. Proszę. Bierz. Chociaż zdaje się, że przyniosłem ze sobą nie tylko skarb. Mistrzu, zostaliśmy zaatakowani! Robert de Sable oblega wioskę! A więc szuka bitwy. Dobrze, nie odmówię mu jej. Idź i zawiadom wszystkich. Musimy przygotować fortecę. A co do ciebie, Altairze, nasza rozmowa będzie musiała poczekać. Ruszaj do wioski, prędko. Pozbądź się najeźdźców. Przepędź ich z naszego domu. Zrobię to. Przewijanie pamięci do późniejszego wydarzenia. No, siemano. Wracamy i nareszcie coś będzie się działo. Altairze, dobrze, że jesteś. Potrzebujemy pomocy. Co się stało? Templariusze zaatakowali wioskę. Większość ludzi uciekła. Nie wszyscy. Co mam zrobić? Odwróć uwagę templariuszy. Zajmij ich czymś, a ja uratuję tych, którzy są uwięzieni w środku. Jak sobie życzysz. Templariusze... Broń. O, w końcu. Miecz trójeczka. Zatańczmy. Przede mną nie uciekniesz! Ja zrobię! Ja zrobię! Nie zabijaj mnie! I bęk, i bęk! No, dobra. Yeah. Niewierny, umrzesz za to! Upoluję cię! Jada! Noż ty. Troszkę życia straciłem, no ale dobra. Biegniemy dalej. O ty mendo. Dobra, jeszcze teraz. Yeah, udało się. Biegniemy dalej, a dalej tego silniejszego ataku nie mogę zrobić, czemu? Czekaj, czemu? Dobra, będziemy próbować. Będziemy się bawić jeszcze. Da przestać ataku! Wracać do Masjawu! To rozkaz Al-Mualima! Przewijanie pamięci do późniejszego wydarzenia. No jak będziemy się wycofywać, to my ich nie wygnamy, ludzie. No dobra. Idę tam, będziemy się bawić zaraz.
Altairze, chodź! Al-Mualim jeszcze z nami nie skończył. Gdzie idziemy? Tam na górę. Mamy dla gości niespodziankę. Rób to, co ja. Wszystko powinno się wkrótce wyjaśnić. No, jak uważacie, tak, to tak też zrobimy. Tu. Dobra. Bijaj po tej drabinie, majster, bijaj. Czy ta głupota ma jakiś powód? Stań na tamtej platformie, Altairze. Heretyk! Oddaj wszystko, co mi ukradłeś! Nie masz do tego prawa, Robercie. Odejdź stąd, nie będę musiał jeszcze bardziej przerzeźć szeregi twoich żołnierzy. Bawisz się w niebezpieczną grę! Zapewniam cię, to żadna gra! Niech tak będzie! Przyprowadzić zakładnika! Twoja wioska leży w gruzach, a wasze zapasy niedługo się skończą! Ile trzeba, żeby twoja forteca rozpadła się od środka? Jak bardzo posłuszni będą twoi ludzie, kiedy wyschną studnie i nie będą mieli co jeść? Moi ludzie nie boją się śmierci, Robercie. Oczekują jej oraz nagród, jakie niesie. Dobrze! Będą jej więc mieli pod dostatkiem! Za mną, bez wahania. Pokażcie temu głupiemu rycerzowi, co to znaczy nie czuć strachu! Idźcie do Boga! Spoko. Moja noga! Moja noga! Ciszej, bo usłyszą nas templariusze. Mamy iść? Na pewno tędy. Zostanę z tyłu i zajmę się nim. Będziesz musiał iść dalej bez nas. Po tych belkach dojdziesz do pułapki, którą zastawiliśmy. Uruchom ją i sprowadź śmierć na naszych... Dobra. Idę pomysłowe to. Czy ta belka by się złamała w pół, gdybyś po niej przeszedł? Jest takie kruche, że... No dobra. Dobra, wiem, spinaczkę i tak dalej. No, niestety tylko przydałoby się tu podwójne skoki. Jak widać, to są pierwsze części, więc tutaj czegoś takiego nie było. Tam, badam, badum, badum. Góry, Altairów. Górę. Dobrze zrobiłeś przepędzanie Roberta. Jego siła została złamana. Sporo czasu płynie, zanim znów zacznie nas niepokoić. Powiedz mi, czy wiesz, dlaczego ci się udało? Słuchałeś? Gdybyś także słuchał w świątyni Salomona, Altairze, moglibyśmy tego wszystkiego uniknąć. Zrobiłem to, o co mnie proszono. Nie, zrobiłeś, co chciałeś. Malik mówił mi o twojej arogancji, o twoim braku szacunku dla naszych zwyczajów. Co robisz? Są pewne zasady. Jesteśmy niczym, jeśli nie przestrzegamy kodeksu asasyna. Trzy proste reguły, o których zdajesz się zapominać. Przypomnę ci. Pierwsza i najważniejsza. Powstrzymaj swe ostrze. Nim trafi w ciało niewinnego. Wiem. I powstrzymaj swój język. Chyba, że dam ci pozwolenie, żeby go używać. Skoro tak świetnie znasz tę zasadę, czemu zabiłeś starca w świątyni? Był niewinny. Nie musiał umierać. Twoja bezczelność nie zna granic. Naucz swoje serce pokory, dziecko, albo przysięgam, że wyrwę ci je własnymi rękami.
Druga reguła to ta, której zawdzięczamy swoją siłę. Chowaj się w widocznym miejscu. Staraj się ukrywać wśród ludzi, aż wtopisz się w tłum. Pamiętasz? Bo z tego, co słyszę, wolisz się ujawnić i zwracasz na siebie uwagę, zanim zaatakujesz. Trzecia i ostatnia zasada. Najgorsza z twoich zdrad. Nigdy nie narażaj na szwank bractwa. To powinno być dla ciebie oczywiste. Twoje działania nigdy nie mogą nam szkodzić, pośrednio czy bezpośrednio. Ale twoje egoistyczne zachowanie pod Jerozolimą naraziło nas na niebezpieczeństwo. Co gorsza, przyprowadziłeś wroga do naszego domu. Każdego człowieka, który dziś zginął, straciliśmy przez ciebie. Przykro mi, naprawdę, ale nie będę tolerować zdrajców. Nie jestem zdrajcą. Twoje działania wskazują na coś zupełnie innego. Nie mam więc wyboru. Pokój z tobą, Altairze. No tak. Oczywiście, że to się musiało stać, bo... Przystosowuje się o wiele lepiej niż pozostałe obiekty. I tak zamierzam go wycofać. Był w środku zdecydowanie za długo. Jeszcze nie. Wciąż jesteśmy zbyt daleko od celu. Nie możemy ryzykować. Godzinka lub dwie nie robią różnicy. Może omówimy to w sali konferencyjnej. Pozwól Desmondowi rozprostować nieco nogi. Naprawdę nie uważam, żeby było konieczne. Warren, proszę cię. Dobrze. Anemos. No dobra. Popatrzmy. Mogę sobie pochodzić, popatrzeć co jest chociaż. A mnie wolała się to, że próbuję go zabić, zanim skończę na kontrakcie. Jest to tego nieokreślone, nie woda. Lucy, to nie zależy ode mnie. Nie ja ustaliłem termin, ale wiem. No można skleić te słowa, które to nie o tym mówią, ale... Chcesz skończyć się jak Leila? Wierzę, że pan wszystko na stałe wytrzymałości. Dlaczego nie możemy pani pozwolić na zaczkanie z nim? Jeśli będziemy go za bardzo naciskać, to się wyłączy, a wtedy nie będziemy nic. Kurde, nawet nie mogę się przebrać. No widzisz. Nie podoba mi się kwestionowanie mojego autorytetu w obecności więźnia. Jest na to pewne określenie. Nie subordynacja. A mnie nie podoba się to, że próbujesz go zabić, zanim skończymy naszą pracę. Jest na to pewne określenie. Głupota. Lucy, to nie zależy ode mnie. Nie ja ustaliłem terminy, ale wiem, że nie należy ich przekraczać. Chcesz skończyć jak Leila? Wiem, że po wypadku wszyscy są na skraju wytrzymałości. I dlatego nie możemy sobie pozwolić na zatkanie się z nim. Jeśli będziemy go za bardzo naciskać, to się wyłączy, a wtedy nie będziemy mieli nic. Teraz też nic nie mamy. Ale będziemy mieli. Musisz mieć tylko trochę wiary. Dobrze. Ale chcę, żebyś wymyśliła coś, co zwiększy wydajność. Nie możemy przerywać za każdym razem, gdy się trochę zmęczy. Wystarczy, że musimy przekopać się przez te wszystkie bezużyteczne wspomnienia. Zrobię to w mojej mocy. No to się czegoś dowiedzieliśmy. Otóż już. Nawet się psikać nie mogę, to już jest masakra. No dobra, tu niczego nie ma. Na dziś skończyliśmy, panie Miles. Sugeruję powrót do swojego pokoju i odpoczynek. A mogę z wami pogadać? Czy nie za bardzo? Nie, doktorku? Z tobą, Lucy? Hmm?
Nic nie mogę zrobić. No dobra, no to... O! Więc naprawdę jesteś jednym z nich? Jak Altair? Tak i nie. To znaczy? Miałem zostać jednym z nich, ale gdy miałem 16 lat, uciekłem z farmy. Farmy? Tak, tak nazywali miejsce, gdzie dorastałem. Farma. Trochę jak Masjaw, tylko nie taka straszna. Po prostu mała społeczność, razem jakieś 30 osób na pustkowiu. No wiesz, poza rejestrem. Dlaczego? Myślałem, że rodzice to po prostu stuknięci hipisi, próbujący wyrwać nas spod władzy systemu. Tata zawsze opowiadał o wrogach, o tym, jak będą nas szukać, że musimy być gotowi. Nikt nigdy się nie zjawił. Nic się nie stało. Dlaczego uciekłeś? Nie wolno mi było opuszczać tego miejsca. Nigdy. Wiesz, jakie to uczucie być zamkniętym, ze świadomością, że na zewnątrz jest świat, którego nigdy nie zobaczysz? Nie tęsknisz za rodzicami? Nie. Nie byli dla mnie rodziną, tylko strażnikami. A ja byłem więźniem. Brzmi, jakby po prostu chcieli cię chronić. Po tym, co się stało, sam nie wiem. Może mieli rację. Przepraszam, nie chciałam rozgrzebywać przeszłości. W porządku. Mam przynajmniej o czym myśleć. Postaraj się przespać. Jutro czeka nas długi dzień. Mam pytanie, zanim się położę. Jasne. Jak mnie znaleźli? Chodzi mi o to, że nie zbliżałem się do asasynów od 10 lat. Używałeś prawdziwego nazwiska? Nie. Dopiero tutaj. Kart kredytowych? Tylko gotówki. Telefonu? Nie mam do kogo dzwonić. Prawa jazdy? Na motor. Jedyna zachcianka. No i masz odpowiedź. Zdjęcie i odciski palców. Przecież to firma farmaceutyczna. Co Abstergo ma wspólnego z Wydziałem Ruchu? Desmondzie, oni mają swoich ludzi wszędzie. To... Przepraszam, nie mogę o tym rozmawiać. Nie jesteś zmęczony? No i dobrze. Mogę nic więcej poruszyć do tematu, nie? Nie mogę rozmawiać, muszę pracować. Mogę do laptopa zajrzeć? To byłoby fajne. Aha, już się skończył czas. No to ja przed pójściem spania chyba zakończę ten odcinek. Więc jeżeli wam się podobał, to nie zapomnijcie o ocenie. I na pewno spotkamy się już w następnym odcinku. I dowiemy się, co się stało z tym naszym Altairem. Trzymajcie się. Na razie. Pa, pa. I hej.